Siemaneczko z tej strony, Anton. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek serii Medieval Dynasty. Jak widzicie, mamy zimę. Z racji tego, że mam bardzo dużo okien u siebie w domu, tak więc dobrze widzę, że jest zima i dodatkowo mam jeszcze kilo w dłoniach, ponieważ nauczyłem się już wykorzystywać tutaj pewne mechaniki, jakie są w tej grze. Otóż, kiedy nadchodzi nowa pora roku, to po prostu pracując i znajdując się nieważne gdzie, gdzieś tam na mapie, to o godzinie 12 przed przejściem do nowej pory roku jesteśmy teleportowani do miejsca, w, y, gdzie mieszkamy, tak? Czyli ja to zawsze wykorzystuję. Y, I tak się zdarzyło, że pracowałem do samego końca w kopalni, bo trzeba będzie zarobić na te wszystkie rzeczy, które tutaj będę musiał y, zainwestować. Bo naprawdę tutaj dużo rzeczy. Tak więc mamy fajną zimę już tutaj, elegancko. No i dzisiaj, e, co tutaj będziemy robili? Będziemy musieli zarobi zarobić troszeczkę więcej kasy. Tym się zajmiemy. Zima chyba w sumie całkiem niezłym okresem czasu jest na to, żeby tutaj zarobić. Tutaj wszystko posiane, tak więc elegancko. E, też byłem, wykonałem jedną misję dla sąsiadki. Z innej miejscowości. Zaniosłem mi tam troszeczkę pszenicy. Z... Dzięki temu zyskałem tam y, doświadczenia w dziedzinie rolnictwa i tak dalej. O kurczę, no bo jest zima. Zobaczcie, jak oni fajnie poubierani są, nie? Jakieś takie futerka mają. Yy... A, ja biegnę. O kurczę. A, No bo jest zimno! Mnie te lepiej, kurczę. Dobra, idę. Bo no jeszcze ubrań nie swoich nie przytargałem tutaj ze skrzyni. Wyciągnąłem. A, w sumie tak. Trzeba się ubrać. Ja mówię co? Ja sam mną tyle pało, bo po prostu jest zimno, nie? Dobra, jak siedziałem w domu, to było wszystko ok, tak? Dobra, teraz sobie weźmiemy. Ja tutaj w ogóle nie mam. A nie, mam filcowe filcowe kamizelki. Grube skórzane rękawice. Jakieś buty powinienem mieć, chyba. Powinienem mieć jeszcze jakieś buty, ale nie mam ich chyba. Wow. A to sobie trzeba będzie chyba zrobić. Te buty, tak mi się wydaje. Kurczę. Zresztą te wszystkie graty będę musiał do siebie przenieść. Dobra, teraz się ubierzemy, bo widać, że tu jest zimno. I uderzemy na, uderzamy na dzienną, y, dzienną dawkę romansowania. Y, w poprzednim dniu tak nie za bardzo mi wyszło. Troszeczkę jest do przodu, tak, tak jak dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, ale jakoś tam poszło. Dobra. Teraz tak, ubierzemy sobie ten kaptur, filcową kamizelkę. Grube, skórzane rękawice. Nie mam butów. Kurczę, nie mam butów, ale. Tutaj poziom ciepła już jest chyba. Chyba jest okej. Okay. Nie, buty wypadałoby mieć. Eee, chyba, że jeszcze coś. Coś tutaj trzeba by ubrać. Chyba kurczę, buty gdzieś sprzedałem przez przypadek. Albo gdzieś zgubiłem, w każdym razie nie mam. Zobaczcie, ile mam rudy miedzi. To trzeba będzie za chwilę wynieść. Tak, no bo wylądowałem z tą rudą miedzi w domu, nie? Dobra, tak więc lecimy sobie z tym. Aha, no tak. Dobra, schowajmy ten młotek, idziemy. Widzę, że tutaj moja wybranka pracuje ciężko. No, woja, jaki poziom? Halo. Y... 30. 30, tak. Dobra, tak więc lecimy tutaj pisaliście mi, że mogą być naprawdę ciekawe, ciekawe opcje i rzeczywiście są naprawdę bardzo ciekawe opcje. A więc lecimy sobie. Co u Ciebie piękna? No i teraz tak. Nigdy w życiu nie czułem się tak zakochany, aż mnie to przeraża. Co? To chyba przy takim poziomie trochę za wysoko. Haha, jesteś przezabawna. Nie wiem, może nie jest przezabawna. Ona jest w dosyć poważna. Ja tak więc nie wiem. Zawsze ceniłem wrażliwe i czułe kobiety takie jak Ty. Twój uśmiech rozgrzewa mnie mocniej niż palenisko. O, <laughs> Jaka, jakie wyz... jaki statement! Dobra. Oczywista, oczywistość w końcu jest mój. Nie, no, tutaj udało mi się. 33%. Nie, tak troszeczkę więcej teraz. Dobra, lecimy sobie dalej. Nigdy w życiu nie czułem. Nie, 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 ten, ten opcja jest trochę jeszcze, wiecie, więcej. Jeszcze jest za, za wcześnie. Twoja wysportowana sylwetka naprawdę robi wrażenie. Co mówi w kłótni jeden rolnik do drugiego? E, Przesadziłeś. Aha, no dobra, to trochę takie wiecie. Trochę słabe, nie? Ona nie, ona jest na poziomie, naprawdę. Jesteś jedną z najmądrzejszych osób, jakie poznałem. Ale wiecie co? To. Wybierzemy dwójeczkę. O kurczę, Wysportowana? Myślisz, że jak. Dwa le Ja, no właśnie, czasami tak jest, krok do przodu, krok do tyłu, no kurczę. Ach, a mi się wydawało, że to jest dobra opcja. I już koniec, już koniec. Czyli co? Jaka nie, No ty nie, nie. kurcz dzisiaj w ogóle. Jak się władowałem? No dobra. A może później jeszcze coś tak jest nie... nie nie. No, dziś, dzisiaj mi nie powiezło. Ale z drugiej strony, wiecie co? Może zrobimy coś, bo jej nastrój jest taki. I podobno że ten, na ten nastrój, właśnie, może jakieś tutaj coś zrobimy, żeby był ładniej w domu. Żeby ona miała lepszy nastrój. A może jakiś prezent jej dać? W ogóle jakieś ubrania może ładniejsze? Właśnie, nie wiem, jakby ją na przykład dać jej ubranie. Czy prezenty. Ale nie, nawet jej nie mogę dać prezentów. Mam coś dla ciebie. O! ciekawy czy jak jakieś tam rękawiczki jej dam. Czy coś takiego? No bo ona tak, wiecie, tutaj trochę hardkorowo, zimno jest przecież, nie? Ale zobaczcie, tutaj ogrodzenie naprawiłem. Już tutaj nikt nie będzie chodził żaden i tutaj z tej strony też. Tak więc jest... O nie, tutaj jeszcze nie zrobione. o hej! To jest źle. Trzeba tutaj kurczę zrobić. Eee, no dobra, tutaj nikt nie wejdzie chyba. W tym miejscu. Ja tutaj chyba nie mogę zrobić tego. Dobra, w każdym razie, lecę, za chwilę tutaj wrócę. Bo ona rzeczywiście tak trochę niezadowolona jest, ale ogólnie tak niezadowolona. Nie do, niezadowolona z życia. Świnie so, dobra, elegancko, to jest fajnie. I coś wyskoczyło mi, że tutaj... Coś, coś, dobra, najpierw sprawdzimy, o co tutaj, come on, że tutaj coś nie funkcjonuje, nie? Coś tutaj nie działa. Sprawdźmy to. Ja chciałem dzisiaj naprawdę pójść i studnia. Co jest studni Niteges? Brak zasobów? Czego ci brakuje? Wiadra ci brakuje? Ale chyba wiecie, co tej wody to ja mam du... wystarczającą ilość. Może byś się zajęła krawiectwem? Ciekawe, czy ona może na przykład pójść do pracy. Ale kto to w ogóle? Bo tam jest jedna osoba. Jakaś pani, tylko nie wiem. To tam pracuje. Dobra, to to sobie ogarniemy. Chyba. Zresztą zaraz zobaczymy. Mi się wydaje, że mnóstwo jest. I teraz tak, w łowiectwie. A ta jest zepsuta. Uszkodzona. Czyli tam trzeba pójść naprawić. Hodowla zwierząt. O co tu chodzi? Chlew? Knur i świnia. Brak pracownika, brak zwierząt. Jak ty nie ma pracownika. O co tylko chodzi? Przecież tutaj powinna być. Właśnie doszwali, ewentualnie dobra. Sprawdźmy. O co tu chodzi? Dlaczego nie ma. Ej! Leopold jest! Z dzieciak mi się. Znaczy nie, nie, że mi się urodził. Ale to on. Godzimira, tak? Godzimira matka! Zobaczcie status, matka jest! Kurcze, a ojciec jest. Yy, to jest ojcem, już nie pamiętam. Chyba. Nie. Nie gardoniek czasami. Nie, yy, Łowca, ten. ty, Tybald jest. Ty, elegancko, idziemy. Mam pierwszego dzieciaka. Oni mieszkają tutaj, w tym domu. Zaraz zobaczymy, o co tutaj? Come on. E, no! Ty, czekajcie, ten młotek schował bo już. Jakie <laughs> fajnie! Ale ty elegancko wygląda Ty, kurczę, rzeczywiście. Fajnie się ten. Fajnie to jest zrobione, co nie? <laughs> Ale nie ma, nie ma tutaj jakiegoś żeby, nie wiem, kołyska czy coś takiego. Ciekawe czy, czy tej co tutaj zrobić, nie? Ale nie, widzę, że jest zadowolona. Dzieciak też jest zadowolony, jaka jazda! Ty, no w sumie tak, no 9 miesięcy na wiosnę ona tutaj ogłosiła, że jest w ciąży. Tak więc, nie no kucz, Leopold. Zresztą zobaczmy jak to wygląda. To jest ciekawe, bo ja słyszałem, że tutaj jest, wiecie, dziedzicie pewne, e, jak gdyby pewne umiejętności. Zobaczcie, dzieciak. A już ma na przykład na drugim levelu tutaj i tutaj i tutaj. Teraz tak, wziąć pod uwagę. Dobra, sprawdźmy. Teraz tak, Godzimira i Tybalt, tak? Okej, okay. matka. I ojciec jest łowcą. I teraz umiejętności on dziedziczył chyba. I teraz sobie sprawdźmy. Godzimira jest trójka i trójka tutaj. Dobrze mówię? Tak, Godzimira. A ty, czyli tu mamy dwa dwa. Bo zobaczcie, tu mieli jedynka jedynka. Natomiast tu ma dwójkę. Podejrzewam, że Tybalt zobaczcie, tu ma trójkę. A tu ma nawet czwórkę. Ciekaw jestem, czy to nie, nie dziedziczysz się, właśnie. Tak więc kurczę, jakie ja mam w ogóle cechy? Ewentualnie, żeby moje dziecko nie było jakieś takie wiecie. Trochę słabawe. A, a ja? To ja w ogóle nie wiem. Nie mam je tutaj. Nie wiem, jakie ja mam cechy. A, ewentualnie, nawoja. trzy 3, 3, 3, 2. To jak całkiem nieźle, nie? No, z kobiet to jest naprawdę... Nie, kanuta jest też dobrze. Kanuta ma nawet czwórkę. Ale na Woja jest racji tego, że jest młodsza, to jeszcze w tym wieku to ona będzie miała wyższe parametry. Chociaż nie ma... zobaczcie, kanuta nie ma w ogóle jedynki. Kanuta jest naprawdę wypasiona. Czyli tutaj dziedziczy się pewne niektóre rzeczy. Tak więc spoko, Mniej więcej rozumiemy. Dobra, dziecko się tutaj widzę elegancko. Tylko tak. Godzimira zajmowała się świniami. I ona już teraz nie będzie pracowała przez jakiś okres czasu. Ale spoko! Świnie, tak, kurczę tutaj, o. Mają ten gnój, teraz tak. 97 w korycie. O, kurczę! <grystanie> kurczę, dobra. Raz tu ja sam, ja sam to będę ogarniał. Czyli nie potrzeba tutaj osoby. Ewentualnie ta osoba, y, która tutaj y, będzie. O, bo ona sobie stoi. Jakie fajne ubranko ma, Ameryka. Na razie to sobie tutaj stój. Na razie tutaj sobie stój, a ja pobiegnę naprawić... naprawić tą chatkę dla... dla łowców, tak? To trzeba kawałek się przebiec. Bo tak to oni, jak to jest zepsute, no to oni się tam nie chcą, nie chcą, nie chcą... no nie będą robili to, co mają robić chyba. To już jest, powiem wam, że to już jest druga chyba, drugi raz będę naprawiał tę chałupę. Trzeba będzie chyba nową wybudować, a w sumie. Może i trzeba by tu zrobić na wyższym poziomie to. Ten budynek. Tak. Przynajmniej dach. Dach zrobić. Bo to chyba o dach chodzi. Co się tutaj zepsuło? Co się tutaj wam zepsuło? Nie, no wygląda tak, że jest wszystko okej, okay. dobra. No. Naprawianie? dobre naprawianie. A nie, ściana tutaj się zepsuła, tak? Wiecie, co może byśmy tutaj zrobili? Tą ścianę lepszą? Kurczę, patyków nie mam, ale to zbiorę sobie. Ze 2-3 patyki. Tu jakieś kamulce, dobra, tutaj pobiegniemy. Ale fajnie, kurcze fajnie to wygląda z tymi dziećmi. Kurcze fajnie to wygląda, prawda. W wielu aspektach tak, a jest naprawdę Przekozacka, nie? I tutaj w sumie widzę, że to też jest tak na. Y, może się zepsuć. Dobra, naprawione jest. I co? Nie powinni tutaj wrócić do roboty, co nie? Ale widzę dalej, że są chyba niekoniecznie coś tam. Są zadowoleni z czegoś. Studnia, dobra, tutaj czaję bazę. Chlewik, no to jak gdyby rozumiem o co chodzi. Ale dlaczego tutaj nie ma przypisanych zwierząt? Brak zwierząt, nie rozumiem. No są zwierzęta. Mm. Kurczę, ciekawe czy ja mógłbym siebie tutaj przypisać. Nie, nie mogę jakoś się przypisać. No dobra, to jak gdyby rozumiemy. Tutaj... dobra, spoko. A wydobycie, w wydobyciu jest... Nie, w wydobyciu to jest właśnie studnia. W produkcji... dobra, to sobie musimy wrócić. W produkcji to kuźnia i szwalnia nie jest ogarnięta. Tak? I magazyn, dobra, spoko. Spoko, spoko, wiecie co? A pójdę do tej szwalni. Dobra, tutaj ten idzie. Przekozak. Pójdę do tej szwalni i rzeczywiście może bym rękawice dla, dla tej nawoi, coś, jakieś takie wiecie, ubranie ogarnął czy coś takiego, bo ona jest tak troszeczkę niezadowolona. Widzę. Bo ma taki, no troszeczkę, nie, nie, nie w tym sensie, że ja dzisiaj spieprzyłem. Bo można, jak widzicie. Jak źle wybierzecie, a mi się wydawało, że że to tak spokojnie, nie? Ale ona jednak jest bardziej intelektualistką. Wydaje mi się. Wydaje mi się, że to tak. Nie jest chyba próżna aż tak mocno. No więc trzeba tutaj uważać z nią. No bo dzień stracony, niestety. Dzień stracony. E, I teraz tak. Co my tutaj mamy? A, w ogóle... To... Idę to z tą, tą rudę wyrzucić. Kurczę, tu jeszcze, jeszcze nie ogrodziłem tego. Nie mam czasu. Za, za, zabiegany jestem. Czekajcie, to muszę wziąć. Ale ciekawe, czy tutaj nie byłoby jakieś kołyski dla dzieciaka? Coś takiego? No, sobie sprawdzimy. Yy, meble i dekoracje. Właśnie, meble. Siedziska? Chyba nie, nie będzie czegoś takiego. Nie widzę tutaj. Nie, 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 nie ma. Stoły. Też nic nie ma. Ale mówiliście, żebym coś takiego też zainwestował. E że w Muszą być po prostu... Wizualnie ładnie też wyglądać. Drewniana donica. Takie rzeczy. Pojemniki. Dobra, tutaj nic. A tutaj są różne. I w tych różnych. Balia. Rodzaj obiektu użytkowego wymaga... W Wody to napełniało może... Eee, a ja się myję cały czas w jeziorze! No kurcze. A tutaj jest tak. Kompostownik to mam, tarcza strzelecka, strach na wróble i bałwana. O! dzieciakowi Bałwana zrobimy. Ustawimy sobie i tyle. Tylko muszę marchewkę skro... ten skombinować. Eee, no nie, może coś tutaj byśmy dekorację im też zrobili. Chociaż nie, widzicie? Nie może żadnej dekoracji, tylko gołą ścianę. Nie mogę chyba tutaj dekoracji zrobić. A nie, mogę. Zobaczymy, oświetlenie. Ale to nie, to jest zaawansowane. Nie, wydaje mi się, że tutaj żadnego... Wieszaki widzę, że... Oświetlenie, trofea, płaskorzeźby. Chyba nie trzeba żadnej kołyski. My się tak... Myślałem, że tutaj... Kołyskę, ale nie. Z racji tego, że mamy nowego obywatela. Pierwszego. Własnego obywatela. To brzmi dumnie. To postawiłem bałwana. Niech się cieszy. <śm> a przynajmniej będę ja się co najmniej cieszył. Bo tam widzę, że można bałwana, tylko marchewkę. No, marchewkę potrzebne jest. Dobra, tak więc co? No nie mów mi, że nie ma marchewki. Dobra, jest. Taka zgniło. Muszę wsiąść. Bo to wiecie, tylko jedna potrzebna jest. Idziemy zrobić bałwana. Dla dzieciaka niech się cieszy. Kurcze, jak fajnie. Cześć się tak by było, jakby to było moje własne dziecko. No ale nie, nie, nie. Jeszcze nie mam żony, ale. Dobra, postawię sobie bawana i nie wiem czy będzie. czy Jak to będzie wyglądało, ale. Dobra. Oś, co to jest? Czy jakieś śnieżki tam były? Ale nie wiem, nie wiem o co chodzi z tymi śnieżkami. Dobra, w każdym bądź razie. E, tutaj było, już nie wiem gdzie to było, chyba tu. Magazyny, usługi, nie, to nie. Gdzie to było? Już nie pamiętam gdzie. To nie tu? Budynki? Meble i dekoracje, dobra, to tu. Dobra, na postawię tutaj. <laughs> o jak? Elegancko. R Czekajcie, co teraz się tutaj dzieje z tym? Nie no, bałwan jest po prostu. Jest dziecko. Nie wiem, czy oni będą tutaj zadowoleni. O, kurczę, troskliwa jest ta godzimira. Dobrą matka Jest okej. Okay. Kurcze. Jak on się nazywa? Leopold. Nie, no, elegancko. Fajnie, fajnie, fajnie. Cieszę się bardzo. To teraz będzie, teraz będzie naprawdę dużo tych dzieciaków. Ja Cię kręcę, to trzeba będzie ludzi gdzieś tutaj skręcić. Bo za chwilę, w takim układzie, ty, panika troszkę jest. Jest trochę panika. Teraz sprawdźmy. Zaraz następna będzie w ciąży. Znaczy, one są, zobaczcie. To wyleci, wyleci mi rolniczka. Dobra, spokojnie. Rolniczka może nosi woda. Też mi wyleci. I kucharka. No to słabo będzie. A Malwina? Ona nie jest w ciąży. W ogóle Jaka, jaki tu status? Czy masz tu w ogóle jakiegoś... No jest, radost. Mąż. Dobra, spoko. Tak więc tu jeszcze jesteśmy bezpieczni. Trzeba będzie po prostu więcej ludzi zamówić. Znaczy, zamówić. Mamy tutaj górnika, Ziemowita. On też nie ma żadnej partnerki chyba. Z tego co mi się wydaje? Nie, ma żonę. Emerykę, to ta od wody. Kurczę. A ta? Też ma, ja cię kręcę. Teraz dobra, to w takim układzie trzeba domów tutaj poustawiać. Idę zobaczyć ten dom od, od tego. No to zaraz będzie panika, nie będzie kogo, komu robić, nie? Do zobaczyć, czy ktoś tutaj mieszka. Dobra, pusty dom, tak no, więc spoko. Dobra, jest. Dobra, ja tutaj wiecie co? Tą stal zrobię, bo, bo cały czas biegam z tą, z tą miedzią, tak więc to trzeba przetopić i tak dalej, nie? Ale fajnie, 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 że, że jest dziecko, jest pierwsze, nie? No, więc elegancko, tylko że będę musiał rzeczywiście zainwestować troszeczkę w ludzi i więcej ich ogarnąć, nie? Nie wiedziałem, co zrobić dla dzieciaka, to postawiłem bałan, bałwana, ale ma to, jestem, <śm> ale jestem, O też jest dumny, <śm> że, że mam dzieciaka już ten, w, os w osadzie, nie? To jest, o, śnieżkę mam, ciekawe, co, co z tym zrobić? Waga. Rodzaj narzędzia tworzone przy kowadle w kuźni musi być wykorzystane w pozyskiwaniu, co? Nie, nie, poczekaj. Rodzaj amunicji stworzona w dłoniach, Jedynie zimą może być rzucona w ramach nie, niegroźnej zabawy. Zero obrażenia. Ty, może bym... Z... Nie, nie. Moja, moja ta nawoja to ona jest taka bardziej poważna. Podejrzewam, że jakbym wyleciał z takim tekstem, to... <grym> z takim czymś, to od razu bym zjazd do boksu zaliczył. Nie, nie, nie. Takich rzeczy nie będziemy kombinowali. No więc tak. Wiecie co? Ja pójdę. I może tak. Rzeczywiście. Bo... Tak, jak. O, mam futrzane wysokie buty. A może je bym dał? To raz. Te, tak, weźmiemy sobie futro. E, pójdziemy sobie jeszcze za. Weźmiemy. Czekajcie, skórę. 13 kilo. Ja cię kręcę. Dobra, to już za dużo. Ło, ledwie co tam dojdę. I może rzeczywiście, bo ono nie wiem, czy. Czy, czy dobrze kombinuje, ale nie wiem, może taki prezent. Zaraz zobaczymy, co w ogóle tutaj można kobiecie ofierować. nie, Bo ja mam, e, ja mam perfumy, nie? Ale to na tym etapie, no to nie wiem. Ona jest e, taka racjonalna bardziej mi się wydaje. To nie jest tak to nie jest, to jest ciężki przypadek, powiem wam, to nie jest tak łatwo. Dobra, teraz tak, idziemy tutaj. Może coś tutaj się uda z ubrań. Wierzchowiec? Nie, to dla konia? Siodło, o właśnie, ty trzeba mieć osły osły mogę mieć. Tak więc tak, może bym je jakieś tam ubranie, buty, o buty jakieś, albo ubranko takie wiecie. Koszule, nie, tutaj tuniki, dobra, zobaczymy. Jest tunika jakaś, ale lnianej nici nie mam. F tunika, nie wiem czy to jest kamizelka to nie. Tylko nie wiem, czy to jest wersja taka kobieca. Bo ja tak na modzie się tak słabo znam, nie? Dobra, koszule. To nie wiem, to chyba dla mnie jest, nie? Kaptury. Futrzany kaptur. Wełniana tkanina. Kurczę, nie mam weł wełny w ogóle. Przerąbane. Futrzana pelerynka. To jest dla kobiet. Lniana nić potrze potrzebna mi jest. Zaraz tutaj to ogarniemy. Tylko lnianą nić potrzebuję. Mam tutaj jakąś... Mam. Mam, 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 mam. Zaraz, zaraz zrobimy. Futrzana pelerynka. To mi się wydaje dla, dla kobiet, nie? Eee... Kurczę, dobrze myślę? Gdzie to jest? To jest tutaj? Kaptury? Dobrze mówiłem? O, to jest to. Dobra, R, odblokować i stworzyć. Zobaczymy. Jakie ja mam kurczę fajne rękawice, elegancko to wygląda, co nie? Dobra, czyli mam tą futrzaną pelerynkę. Dobra i może pójdę i dam jej taki prezent, zobaczymy. Będzie zadowolona. Dzisiaj trochę, o jest ta futrzana pelerynka i mi się wydaje, że to jest dla kobiet bardziej, nie? Dobra, weźmiemy to sobie, wyrzucimy tutaj do skrzyni, na razie. Yy, prostą tunikę, to w ogóle zobaczcie ile to kosztuje. Na tym można nieźle zarobić, nie? Tak mi się wydaje, tylko tak skórę wyrzucić, w to trzeba zanim... Owce, owce żeby były, to by było fajnie, no a owiec tak nie mam za bardzo. Mianowlić na razie, ale z tego też zrobić. Tutaj trzeba będzie jakąś, yy, jakąś panie zatrudnić, ale wiecie co? Nie wiem czasami, czy moja żona nie będzie właśnie się tym zajmowała. To ja bym tutaj postawił sobie jakiś inny budynek. A coś taki warsztat to bym u siebie. A mogą być zresztą dwa warsztaty, nie? U mnie będzie bardziej zaawansowany ewentualnie ten warsztat. Kurczę, bidula, ktoś tutaj kaszle. A to ty kaszlesz, tak? Kury pilnujesz. No dobra, spoko. Dobra, zobaczymy. Dobra. Słuchaj, wiesz co? Trochę tak słabo dzisiaj wyszło, nie? Yy, mam dla ciebie coś, ale kurczę, ty to nie jest jako prezent. To nie jest traktowane jako prezent. Wiecie co? A może? A co by się stało, gdybym ja jej to wrzucił do jej skrzyni tutaj? Tak niby, że wiesz. Tutaj jest nienocko. Futrzana pelerynka i masz do tego jeszcze futrzane wysokie buty, o coś takiego. Dobra, no i tak sobie tutaj zostawimy. Ciekawe czy ona się w to ubierze. Zaraz zobaczymy. Nie. Ale nie wiem czy wi widzicie, ona jak w pracy ma inne ubranie. Wiecie, teraz ja zwracam uwagę na, na kobiety, i ona zobaczy, jak przychodzi tutaj i pracuje. To ma taki fartuszek, a normalnie ma inną troszeczkę su sukienkę, co nie? Ma inną. No dobra, bez przesady, kurczę, wiesz co, kochanie, że się tak wyrażę. Yy, yy, muszę, kurczę, wracać do roboty, szczerze mówiąc, bo tutaj do roboty trzeba dużo robić. Bo jednak samo się nie zrobi. Zresztą tak, muszę luknąć, bo widzę, że cały czas coś tam nie, nie, nie działa tak, jak powinno działać to zarządzanie, a tutaj trzy osoby nie mogą sobie. Po prostu nie mogę pozwolić, żeby trzy osoby się opierdzielały. Gdzie to jest te technologia? I. Teraz tak, w rolnictwie doła. Dobra, brak zasobów. No dobra, to to sobie spokojnie to wyrzucimy, ale jednak pasza dla zwierząt, nawóz yy, to, to wszystko jest tutaj ogarnięte, tak? O widzicie pszenicę. A no bo tu mam jakąś tam pszenicę gdzieś tam znalazłem. Mak nie, tak więc to jest tutaj nawóz yy, Zaprawę mógłbym też robić, bo mam glinę i no, mogę te inne domki też tutaj o, polepić, co nie? Ale dobra, niech na razie robi tą paszę dla zwierząt, na maksa. Tak, żebyś tutaj się nie opierdzielał. I nawóz, nawóz na wiosnę niech robi. Dobra, tylko że świń to ja obur, o, obornik będę musiał sam wywalać, nie? No i to niech sobie tutaj ogarnie. I to jest tyle. Czyli ten koleś już tu będzie miał. Chlewik, no to jest taki nieobsadzony, bo wiemy dlaczego. Tak to jest. I teraz tak, kuchnia warsztat. Co w tym warsztacie jest? Brak zasobów. Prosta. Czego ci brakuje tutaj? Patyków brakuje? To chyba was pogięło. No dobra, no to tam olej to z tymi patykami. Gdzieś za chwilę to znajdziemy. No dobra. To takie coś to nie jest coś. Znacie, bawon stoi. A tutaj świnia sobie siedzi. Dobra, elegancko. Dobra, tak więc ja lecę sobie tutaj. I jedziemy, kurczę, z tym. Najpierw z, z, z rudami. Bo zobaczcie, jest tutaj tej rudy, a później wydaje mi się, że w krawiectwo trzeba będzie pójść. Tylko się zastanawiam, jeszcze jedną rzecz, zanim to sobie pójdę. To jeszcze jedną rzecz chciałem sprawdzić, a mianowicie jeszcze tutaj widzę kilogramów. Trochę cyny będę mógł wziąć spoko. Mianowicie zastanawiam się, czy moja małżonka. Znaczy przyszła. Ewentualnie ona, czy ona w przyszłości. Znaczy teoretycznie może być tą zielarką, ale czy mógłbym jej zmienić y, pracę? Na przykład y, szopa rolnicza, ona by tutaj w chlewiku też, w kurniku, czyli ona mogłaby być rolniczką też, tak? Natomiast ona się nie widzi za bardzo w szwalni, w szwalni się nie widzi za bardzo, czyli może być rolniczką, nie, to niech zostanie przy tych ziołach, niech zostanie przy tych ziołach, wiecie, tutaj zioła, to też, nie no, to musi być, nie, 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 niech zostanie, ona będzie lekarzem takim, to też odpowiednie stanowisko dla mojej małżonki, co nie, lekarz to, znaczy, taka zielarka, no, nie, dobra, spoko, Spoko. Czaję bazę, tak więc ja chyba wybuduję sobie tą zielarnię. Kurczę, tak mi się wydaje, że trzeba będzie chyba e, tutaj gdzieś koło domu, żeby ona tam nie łaźniła. nie? Tutaj jest w cholerę miejsca. Się zastanawiam, czy jest taka opcja ewentualnie, żebym wybudował bardziej zaawansowany, Bo to jest z kategorii produkcja. Nie, ona nie, nie jest w tej kategorii silna. W sensie tylko ona jest silna w łowiectwie chyba, tak? Nie. W zbieractwie, mi się wydaje. W wydobywaniu? O, tutaj. Ty, znaczy się, że, co, górnikiem mogłaby być? Drewutnia? Studnia? Tak, chata dzielarska. No dobra, jak będzie taka chata, to sobie ją postawimy tutaj. I dla dwóch osób będzie. To będzie miała tam, dwie osoby będą mogły być. Zobaczymy. I to sobie postawię tutaj. A zresztą ona będzie miała dzieciaka za chwilę. To tam nie będzie też pracowała za dużo. <laughs> Dobra, w każdym bądź razie, news jest taki, że jest pierwsze dziecko. I to jest najważniejsze. Nazywa się Leopold. Odziedziczył dobre geny, bo widziałem, że już tam od razu jest e, spryciarzem w kilku dziedzinach. Tak więc fajnie, cieszę się bardzo. Bo no to jest fajna rzecz. Natomiast druga rzecz jest tego typu sytuacja, że za chwilę trzy pozostałe panie, które są teraz w ciąży po prostu przestaną pracować. I będę musiał zatrudnić tutaj sobie ludzi. Mężczyzn raczej. I tak chyba to będziemy musieli zrobić i tak zrobimy. Jeden dom stoi pusty, tylko że do tego domu nie mogę dwóch mężczyzn, jak gdyby zawołać, tak? Znaczy, w tym sensie, że yy, 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 związki jednopłciowe <laughs> za bardzo wchodzą w grę <laughs> średniowieczną, więc trzeba będzie to jakoś inaczej ogarnąć. O, rudy no żelazo mam. Aha, bo znalazłem gdzieś tam, w cholerę. A więc, tyle. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Jak widzicie, no naprawdę, bardzo się cieszę, że mam wreszcie tutaj. No, to nie jest moje dziecko, ale dziecko tutaj pierwsze dziecko w osadzie, nie? A wiadomo, że wszystkie dzieci nasze są. <laughs> tak więc cieszę się bardzo. I, I fajnie, no i fajnie, fajnie. fajnie. W przyszłości będą tutaj dzieciaki biegały, i tak dalej. Ciekawe, czy jakiś plac zabaw trzeba będzie im zrobić. Ale to się o tym to to się o, o tym ogarniemy, a podejrzewam w komentarzach mi napiszecie. W każdym bądź razie, no, fajnie, fajnie jest. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę łapkę w górę i zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Pozdrawiam, Anton.